Powoli zaczynamy. Widzę w Red Room 65. Gościem specjalnym dzisiejszego odcinka jest człowiek, który ma za zadanie, ale pewnie i ambicje stworzyć poważną i konkurencyjną Akademię Widzewa Łódź, mianowicie dyrektor sportowy Akademii Piotr Urban. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ale mnie przedstawiłeś ładnie, co? No, tutaj jeszcze pewnie wiele rzeczy mógłbym powiedzieć, ale pewnie byśmy nie zdążyli w godzinkę. Ładnie. W każdym razie chciałem tylko dodać od siebie, że zapraszamy Was oczywiście do zabierania głosu, jeżeli macie ciekawe pytania. Tutaj jest parę osób, które bardzo zabiegało o to, żebyś się pojawił u nas w programie, więc mam nadzieję, że te osoby będą dzisiaj aktywne. Oczywiście ja jestem tutaj współprowadzący razem z moim kolegą, który jest po Twojej prawej stronie, czyli Zizu. Cześć, Zizu. Witam, dobry wieczór. No i co, myślę, że chciałem zapytać, że takim chyba podstawowym czynnikiem i chyba najlepszym wzorcem to ta nasza wspólna Hiszpania, która ma pomóc w tym, żeby to wszystko dobrze ułożyć i zbudować. No, zaskoczyłeś mnie, jak napisałeś do mnie Buenos Dias, mówię, ciekawe, czy mówi po hiszpańsku, czy nie, czy tylko Buenos Dias mówi, wiesz, bo to trzeba sprawdzić, ale jak już potwierdziłem, że masz akcent nawet z Sewilli, to już padłem wtedy. Bardzo mi miło. Mamy tutaj też kolegę Jacka, który też na stałe mieszka w Hiszpanii, także tych widzewiaków też poniekąd połączonych mocno z Hiszpanią na pewno jest więcej, a o których na pewno nie wiemy. Od czego by tu zacząć? Może tak na początek, to tak naprawdę ten dyrektor Akademii, to takie jest określenie bardzo szeroko pojęte. Czy mógłbyś w paru zdaniach nam powiedzieć tak naprawdę konkretnie, co po już tym czasie, tak naprawdę czym się zajmujesz, czym chciałbyś się w przyszłości zajmować i jaki kierunek przede wszystkim obieramy na przestrzeni tego czasu i w którym kierunku idziemy? Czy ta Hiszpania, w której się też wychowywałeś, którą tak jak ja po części, tą piłkarską część Hiszpanii na pewno mamy w sercu i gdzieś te wzorce pewnie stamtąd chciałbyś zaciągnąć i zaimplementować w Polsce, gdzie nie jest to łatwo zrobić na pewno. To tak naprawdę w paru zdaniach, jakby to określić tak, żeby kibice też wiedzieli, na czym ta praca tak naprawdę polega i w którym kierunku będziemy szli. Trudne pytanie, tak jak na pierwsze pytanie. Muszę dużo pomyśleć. Ogólnie to ja odpowiadam za całą część sportową w Akademii, czyli od najmłodszych do drugiej drużyny, bo jest Aleksander Stańcia, który odpowiada za część organizacyjną. I no, oglądam treningi, oglądam mecze, rozmawiam z trenerami, muszę rozwijać zawodników, trenerów i po prostu, żeby było lepiej. Mój cel numerem jeden jest, żeby było więcej zawodników w pierwszym zespole, no bo tak jak mówisz, Widzew to jest wielki klub, ale tradycje, żeby młodzi z Akademii grali w pierwszym zespole, no to jest przed nami, tak chcę myśleć, że to jest przed nami i po to tu jestem, bo to jest mega wyzwanie dla mnie, no bo widzę duży potencjał, wielki potencjał i trzeba to wykorzystać. Oczywiście są rzeczy, które już wyglądają dobrze, są rzeczy, które jeszcze nie wyglądają dobrze, ale no po to jesteśmy, żeby to zmienić, także no, te pierwsze miesiące, no to przede wszystkim plan też taki z zarządu był, żebym już był od kwietnia, żeby przez te pierwsze miesiące zobaczyć, jak działa Akademia, obserwować, poznawać ludzi, żeby tego nie robić już w następnym sezonie, żeby jak zacznie się ten następny sezon, no to ja już wiem, o co chodzi w Akademii, co trzeba zmienić, co trzeba polepszyć, co dobrze działa i taki był sens, żebym zaczął już w tym sezonie. Także no, cały czas mam nowe pomysły, widzę coś nowego, uczę się czegoś nowego, poznaję lepiej ludzi, także to na pewno był dobry pomysł, żeby być wcześniej, a nie na początku sezonu i wtedy znowu czekać kilka miesięcy. Czyli wychodzi na to, że teraz moja kolej, czyli ja też, Piotrze, błysnę swoim hiszpańskim, Buenos Aires, senior Urban. W takim razie mam takie pytanie, czy ty jako dyrektor sportowy Akademii też decydujesz, na końcu masz finalne zdanie na temat przyjść nowych chłopców do naszej Akademii? Czy, nie wiem, no rozumiem, że jest scouting jakiś tam w Akademii naszej i skoro scouting ci podsuwa jakieś
jakichś kandydatów na piłkarzy Widzewa, którzy mieliby łapać swoje szlify w naszej akademii, to ty jesteś tą osobą decydującą, która mówi, no tego chłopca byśmy chcieli widzieć u siebie, a tego może niekoniecznie? No, scouting w akademii jest, oczywiście, że jest. Jankar odpowiada za ten dział i tutaj śmiało mogę powiedzieć, że no, jest pracusiem, naprawdę robi dobrą robotę. Niedawno zorganizował dni otwarte dla zawodników, też dla zawodników, których już z polecenia, powiedzmy, z obserwacji, no i byli ciekawi zawodnicy. A na koniec trudno mi powiedzieć, czy ja jestem osobą, która decyduje, bo jest kilka osób, bo to jest komitet transferowy i, no i oczywiście na koniec, na aspekty sportowe, no to ja biorę odpowiedzialność za to i można tak powiedzieć, ale mam takie podejście, że lepiej słuchać wszystkich, no bo też nie oszukujmy się, ja nie mogę zobaczyć wszystkich zawodników, którzy przychodzą do akademii, no jak ktoś przychodzi na testy, czy są właśnie takie dni otwarte, no to oczywiście byłem, ale no nieraz też trzeba zaufać innym osobom, trenerom, scoutom, jak to wszystko może wyglądać. Czyli to jest tak wzorem, można powiedzieć, pierwszej drużyny. Jest komitet transferowy, który obraduje, że tak powiem, nad kandydatami. A jak wygląda tutaj werbowanie tych chłopców? Czy w tej chwili ty jako ten nowy dyrektor sportowy, ten szef sportu w Akademii, skupiasz bardziej się tutaj na województwie łódzkim, na samym mieście Łodzi, czy jednak patrzycie szerzej na całą Polskę? Czy pierw jest Łódź priorytetem, nie wiem, województwa, a dopiero później Polska? Jak to wygląda? Tak, priorytetem jest Łódź i województwo, później jest Polska. No bo też musimy podchodzić realnie do tego i nie możemy się oszukiwać. Przecież na dzień dzisiejszy wiemy, że nie jesteśmy pierwszą, drugą czy piątą lub szóstą opcją dla tych najlepszych, najciekawszych chłopaków. To musimy walczyć o innych, no bo teraz tak to wygląda, takie są nasze realia Akademii. No my musimy zrobić kilka kroków do przodu, żeby być w tym gronie tych najlepszych. No i dlatego ja bardzo wierzę i mam nadzieję, że to pójdzie do przodu, ten scouting, powiedzmy, w najmłodszych rocznikach i tutaj na tym bardzo mi zależy, żebyśmy mieli w Widzewie najlepszych chłopaków stąd, z Łodzi, z okolic i wtedy ich rozwijać i szukać, jeśli znajdziemy kolejnych lepszych, ale zdecydowanie lepszych, którzy dają dużo jakości, no to ich brać. Bo ja w to wierzę, że nawet są badania, to nawet nie jest tylko to, że ja w to wierzę, że zawodnicy, którzy są lokalni, no to zawsze dają ci troszkę więcej, jest taki sentyment do klubu i to jest bardzo ważne i nie możemy się też zamykać na opcje, które właśnie przychodzą później, no bo nie możemy, musimy szukać każdą perełkę, okazję i pod tym względem rozwijamy się, wiemy, że to jest ważne, rozmawiamy na temat profilów zawodników, jakich zawodników chcemy mieć, co potrzebujemy, także to jest bardzo ważne, co dwa tygodnie mamy takie spotkania komitetu, żeby rozmawiać o naszych zawodnikach, o opcjach, które mamy właśnie w innych miejscach, także tutaj to jest no, na bieżąco cały czas można powiedzieć, że mamy to w głowie, ale tak, zdecydowanie ważniejsze jest, żebyśmy mieli tych najlepszych stąd, niż szukać po prostu, nie wiem, z 300-400 kilometrów. No, wolałbym, żeby była przewaga zawodników z Łodzi. To zanim ja zadam swoje pytanie, ja umówmy się, że dzisiaj będę atakował południowe strony Europy i w tym kierunku też będę zmierzał. Zizu pewnie będzie operował tutaj na polskich boiskach, ale dopuścimy tutaj dwóch słuchaczy naszych stałych, którzy mają na pewno ciekawe pytania. W pierwszej kolejności był Łukasz Bojanowski. Dobry wieczór, Łukasz. I w następny będzie Adam Jurek, który ma takie pytania, że czasami zwala z nóg. Także Piotrek, przygotuj się. Dzięki za to, że mi powiedziałeś. Dobry wieczór wszystkim. Cześć Patryk, cześć Paweł, cześć Piotrek. Cześć. Ogólnie to jeszcze chciałem posłuchać, bo chciałem zapytać może o ten o ściąganie może zawodników do
do pierwszego, do pierwszej też drużyny, no bo jeżeli pochodzisz, urodziłeś się chyba tak w Hiszpanii i tam spędziłeś większość swojego czasu, także też tam chyba, jak patrzyłem, to przechodziłeś jakieś szkolenia, tak, w sensie w różnych tam klubach. I chciałem się bardziej zapytać o pierwszą drużynę, czy masz też jakiś wpływ na to, że mogą zawodnicy stamtąd przychodzić do pierwszej drużyny? Dobrze. Urodziłem się w Polsce, to pierwsze, tylko że jak miałem 2 lata, to już przeprowadziliśmy się z rodziną do Pampeluny. No tak, 30 lat całe życie mieszkałem w Hiszpanii, także tam uczyłem się, grałem w piłkę, trenowałem, byłem wykładowcą na kursach trenerów tam w Hiszpanii, także całe życie tam. Co do pierwszego zespołu, no to jestem w pionie sportowym klubu, także my się spotykamy w każdy czwartek raz w tygodniu z zarządem, z trenerem, z dyrektorem sportowym. Tam rozmawiamy o sporcie w klubie, czyli pierwszy zespół i akademia oczywiście. Najwięcej jest na temat pierwszego zespołu, ale ja tam przyznam szczerze, że bardziej jestem od słuchania niż ja tam za dużo nie mam do powiedzenia. Ja jestem w akademii, tym się zajmuję. Pierwszy, ja zawsze mówię, piłka seniorska, młodzieżowa to zupełnie inny świat. I oczywiście, że w klubie wiedzą, że mam kontakty w Hiszpanii i jak trzeba się dowiedzieć, zapytać o jakiegoś zawodnika, no to wiedzą, że mogę w tym pomóc i nieraz się z tym zwrócili do mnie. O to właśnie miałem na myśli. Dobra, to ja na razie jeszcze tak, ja posłucham, jak się rozkręci cała rozmowa, nie będę teraz na razie przeszkadzał. Dobra, dziękujemy, Łukasz. To w takim razie Adam Jurek, który był następny w kolei. Dobry wieczór i słuchamy. To jest pytanie teraz, tak, Adam? Cześć, witam wszystkich. Zobaczymy. Wiesz co, akurat dzisiaj jestem troszkę przygotowany, bo 5 minut temu sobie zapisałem kilka pytań, więc... Ale ja słyszałem o jednym pytaniu. 9 jest. Adama zawsze dopuszczamy, bo Adam ma bardzo ciekawe pytania i naprawdę warto posłuchać. Dobra, to zaczniemy tak. Przygotowany na jedno trudne, nie na 9. Zaczniemy tak luźno, tak tytułem wstępu. To powiedz, jak to się stało, że przyszedłeś do Widzewa. Opowiedz nam swoją historię i tego, jak się tutaj u nas pojawiłeś. Jak się pojawiłem? Prawdę? No, a prawdę, tylko tak? Prawdę. Nagle wyskoczyło mi na YouTubie, wyskoczyła mi konferencja, jak Widzew zrobił konferencję, że będzie nowy ośrodek. I no to kliknąłem i słuchałem. I po tym, jak się skończyło, napisałem do wiceprezesa, do Maćka Szymańskiego i powiedziałem mu, że gratulacje, dobrze, że klub chce się rozwijać i krok po kroku może coś napisałem w stylu, że zmienimy polską piłkę. I no to Maciek mi pisał, że dzięki, bo nie jesteśmy kolegami, nie mieliśmy jakiejś tam relacji, ale nie, spotkaliśmy się kilka razy na różnych konferencjach i napisał mi, czy się spotkamy na kolację, bo kiedyś mieliśmy się spotkać, ale ja nie mogłem. I no to powiedziałem, że śmiało, że znajdziemy jakiś termin i przyjechałem do Łodzi. Spotkaliśmy się chyba na obiad. No i wtedy Maciek mówił, że szukają kogo, że jakie ja mam plany na przyszłość, no bo pracuję w telewizji. I tak się zaczęło, ale to trwało długo, bo to było jeszcze we wrześniu chyba. Porozumienie było w styczniu, także troszkę to... czy później nawet, troszkę to trwało, no bo spotkaliśmy się kilka razy z Maćkiem przede wszystkim, później spotkałem się też z prezesem, z dyrektorem sportowym, z właścicielem klubu, także trochę tego było. Okej, to następne takie luźne wstępowe, a powiedz mi, co najbardziej podoba ci się w Widzewie w Łodzi? Co najbardziej w Widzewie i w Łodzi? Tak. Powiem tak, jeśli chodzi o Łódź, to tak naprawdę nie miałem czasu, żeby praktycznie nic zobaczyć. Byłem chyba po prostu na Piotrkowskiej kilka razy. Mam blisko, spacerkiem, 20 minut od domu. Bardzo mi się podoba miejsce, które wybraliśmy
do życia. Żona też bardzo zadowolona, także wiecie, że to jest bardzo ważne. I tutaj, nie wiem, ja akurat mam tak i moja żona to samo. Ja do żony mówię, ja potrzebuję dobry internet i jakiś sklepik blisko domu i jestem szczęśliwym człowiekiem. Także tutaj pierwszy, jesteśmy zadowoleni, a drugie, no Widzew, no to jest Widzew, to jest klub duży, z tradycją, kibice są niesamowici. Jak pamiętam, rozmawiałem, jak właśnie miałem propozycję Widzewa, rozmawiałem z takim Hiszpanem, Xavier Tamarit, on teraz jest drugim trenerem w Cadixie, w lidze hiszpańskiej, jest takim, no, takim jednym z najlepszych człowieków na temat periodyzacji taktycznej na świecie. No i to jest mój znajomy i mówię mu, no, że mam ofertę z Widzewa. On mówi, Widzew, tak, kojarzę z Europy i ten, no to już ci pokazuje też, że jesteś w dobrym, w ciekawym miejscu. Nie wiem, tutaj gdzie mieszkam, no to w recepcji, pan przy recepcji już po tygodniu troszkę skojarzył, czym się zajmuje i ten, Widzewiak, to zawsze rozmawiamy, jak mnie widzi, to rozmawiamy trochę o meczu, nie wiem, wchodziłem do windy, no to jakaś też pani mi mówi, że była na meczu, jakie emocje, ten, no to są fajne rzeczy, które trudno znaleźć w innym miejscu. To prawda. A powiedz mi, jak byłeś dzieckiem i mieszkałeś w Hiszpanii i śledziłeś może jakieś mecze Widzewa, nie wiem, z Atletico w europejskich pucharach, czy może jakieś inne? No nie będę tutaj udawał, że śledziłem, kibicowałem i tak dalej, bo tak nie było. Oczywiście pamiętam za dzieciaka, no, ten mecz, że oglądałem w telewizji z Atletico, tak? Citko, bramka z daleka, no to w Hiszpanii wtedy też to było głośno, ale to tyle, jeśli chodzi o kibicowanie. Okej. Okay. Wiesz co, bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś o scoutingu młodych graczy, bo sam jestem tego samego zdania i jest masa przykładów na całym świecie właśnie piłkarzy, którzy przechodzili przez wszystkie szczeble akademii i często po 10, ponad 10 lat w jednym klubie grają i tych przykładów jest pełno, ale pytanie, co możemy zrobić, żeby takich piłkarzy zachęcać, żeby przychodzili do nas, a nie do konkurencyjnych akademii, które są w województwie? Czy jest jakiś pomysł na to, czy nie wiem, jakieś dni otwarte, czy coś, czym tych zawodów będziemy chcieli? To się wszystko robi, te dni otwarte, te scouting, kontakt z rodzicami, z zawodnikami, zapraszanie na treningi, na turnieje, to wszystko jest robione na dobrym poziomie, ale jak zadawałeś mi pytanie, pierwsze co pomyślałem, to jest dobrze ich traktować, żeby poczuli, że są w fajnym miejscu, że mają frajdę z grania, bo pamiętajmy, że w tym przypadku rozmawiamy o dzieciach, tak? Ten najmłodszy scouting, powiedzmy, nie wiem, jak rozmawiamy o dzieciach, którzy mają 10, 11, 12, 13 lat, to są małe dzieci. Nie chcę mówić, a nieraz niestety łapię się na tym, że mówię zawodnik. Nie chcę mówić zawodnik. Wolę powiedzieć dziecko, które musi mieć frajdę z grania. Ja wierzę w to, że trener w piłce młodzieżowej w tych kategoriach jest dobrym trenerem, jeśli dziecko chce wrócić na trening, jeśli ma frajdę, jeśli rozmawia z rodzicami, jest zadowolony, no, to jest mega ważne. Oczywiście potem trzeba mieć też trochę merytoryki, trzeba wiedzieć, jaki coaching dawać w treningu, na co zwracać uwagę, no to jest bardzo ważne, ale no, myślę, że takie też ludzkie podejście, żebyśmy nie popełnili ten błąd, że za szybko chcemy sprofesjonalizować dzieci, no bo to jest błąd. Dzieciaki muszą grać jak najwięcej. No, przecież wiemy, że jak my byliśmy dzieciakami, no to graliśmy gdzieś tam na ulicach. Ja pamiętam, do Polski zawsze na wakacje w lecie, do całe wakacje w Polsce. No to mam takie w głowie to, że dla mnie to było cały dzień na ulicy, grałem w piłkę. Wakacje, zima. Powiem ci, że ja to jak byłem dzieckiem, zima była. Pamiętam zaraz po Nowym Roku ubierało się w drugą bluzę, w korki. I na śniegu to się najlepiej grało w piłę, to wiesz. To... Na południu ten śnieg nie występuje. Dalsza, tak? No właśnie tak, ale też takie miłe wspomnienia. A powiedz mi właśnie a propos tej Hiszpanii, wprowadzanie młodych graczy, bo wiadomo, że tam jest model taki, żeby dzieci właśnie głównie bawiły się
piłką, żeby też na początkowym etapie nie było jakiejś tam rywalizacji, tylko właśnie radość, żeby też te dzieci miały dobre wspomnienia z gry z piłką. I powiedz mi, czy zamierzasz w większym stopniu właśnie jakieś wzorce z Hiszpanii, albo na przykład współpracę z hiszpańskimi akademiami, albo właśnie to, żeby gdzieś te modele przenosić do nas, no bo jednak widać, że ten model szkolenia z Hiszpanii no w ostatnich latach się naprawdę sprawdza. Ach, tylko nie możemy to... Wiesz, nie możemy to przenieść po prostu kopiuj w klej. Tak jakbyśmy zrobili na laptopie, no to niestety to nie jest takie proste, to tak nie działa, bo nawet podejście rodziców jest inne na przykład, tak? Często dzieci przytłacza, że jest jakiś ojciec czy mama, którzy właśnie mają jakieś takie bardzo duże ciśnienie i często tą presję na dziecko wywierają, i to też często gdzieś tam podczas treningów widać. I pytanie, czy właśnie macie jakiś sposób na to, żeby właśnie gdzieś to ciśnienie z dzieci ściągać, tak? Znaczy, tu powiem ci, że już widziałem fajne warsztaty Młody Widzew, robi dla rodziców, wysyłają cyklicznie informacje na temat właśnie, jak ma się zachowywać rodzic, powiedzmy, tak? Nie wiem, jak, na co jest warto. Tu trzeba edukować. To ja wiem, że trzeba edukować, trzeba rozmawiać, a nie tylko powiemy, że okej, to my trenujemy, a rodzice nie macie nic do powiedzenia. No tak to nie działa, to są ich dzieci. Najważniejsze, co mają w życiu, także no, trudno, żeby ojciec nie miał albo mama nie miała emocji, tylko no, musimy to robić wszystko z głową, ale to samo trenerzy. No, ile razy widzimy trenerów w meczach właśnie dzieci i trener krzyczy, bo stracił gola, albo bo zaraz, nie wiem, przegra mecz czy coś. To nie jest normalne. No, wczoraj czy przedwczoraj oglądałem mecz, wygrywaliśmy wysoko, no, i trener drugiej drużyny, no to słyszę, co mówi do zawodników, krzyczy. No, to nie ma sensu, po co? No przecież oni też chcą wygrać, oni też cierpią na tym boisku, bo przegrywają, no to jeszcze dorosły człowiek czuje frustrację i krzyczy na nich. No to nie ma sensu. Ogólnie w Hiszpanii jest troszkę, tak jak mówiłeś, inne podejście, że to jest bardziej, że piłka nożna to jest bardziej takie narzędzie, żeby dziecko uprawiał sport, żeby rozwijał się, żeby wiedział, co to jest zachowanie w grupie, żeby łapał różne nawyki zdrowe i tak dalej, niż takie nastawienie, że mój syn będzie piłkarzem. No, no, to występuje później, bo rodzice tak jakby wiedzą, że to jest bardzo trudno, żeby syn grał w piłkę, tak? No, w pewnym momencie, już jak jesteś na jakimś etapie, w dobrym miejscu, no to szanse oczywiście są większe, ale tutaj to trzeba takie zdrowe podejście mieć do tego wszystkiego. I czy są rzeczy, które chcę robić? Oczywiście, że tak, bo tam się wychowałem. Ja tam grałem, ja tam trenowałem, tam szkoliłem później innych trenerów. No to wiadomo, że będę zwracał uwagę na większą technikę, bo ogólnie w Polsce na to się zwraca małą uwagę. Ja przyznam, że nieraz mnie przeraża, ile jest taktyki w piłce młodzieżowej, bo piłka seniorska to, tak jak mówiłem, to inny świat. Ale w piłce młodzieżowej taktyka też jest ważna, ale nawet jak robiłem jakieś takie szkolenia, warsztaty dla trenerów, ja im mówiłem, że bez techniki nie ma taktyki. Ty możesz być taktycznie super, ale jeśli nie potrafisz podać, przyjąć, wiedzieć, jak mocno podać, na jaką nogę, czym przyjąć, no takie rzeczy podejmować, dobre decyzje, no to nic ci nie da, że ty jesteś dobrze ustawiony i nie będziemy się rozwijać, także na technikę będę zwracał uwagę na to, żebyśmy grali dużo więcej, bo jest dużo gier w treningu, to mi się podoba, że gramy dużo w treningu, ale gramy mało meczów, uważam, na przykład w treningu, że jak pytam się trenerów, kiedy ostatni raz po prostu powiedziałeś, gramy pakę na pakę, no to mało, rzadko, no to chcę, żeby tego codziennie będą mecze. Zależy jaki dzień w tygodniu, jaka kategoria, no to będzie 20 i tutaj minut, przyznam 30 ci rację, i będziemy robić. Bo sam znam wiele przykładów graczy, młodych chłopaków, którzy, nie wiem, na treningach strzeleckich czy na jakichś takich zwykłych byli super, a jak przychodziło co do meczu, to po prostu nie mieli jakiejś takiej pewności siebie, tak? I tutaj zgadzam się z tym, że ta ilość gierek jest na pewno ważna, bo a też... Wiesz dlaczego? Dużo razy jest mało meczów, bo nieraz trenerzy myślą, że żeby pokazać, że jestem dobrym trenerem, muszę robić coś trudnego w treningu.
A ja wierzę w prostotę. Ja wierzę w prostotę, że róbmy proste rzeczy, ale dobrze. Dokładnie tak. Dobra, to pierwsze takie pytanie, może troszeczkę trudniejsze, bo też wspominałeś o tym ośrodku i to nas bardzo interesuje. I też od tego ośrodka twoja przygoda z naszym klubem się zaczęła. No to powiedz nam, na jakim jesteśmy etapie, jak to wygląda. Oczywiście wiem, że analizujemy wnioski, piszemy odwołania, ale mi chodzi wprost o to, jaki jest plan, co robimy w tej sytuacji, kiedy mamy częściowe dofinansowanie i jak ta, znaczy na czym na chwilę obecną stoimy, tak? Na chwilę obecną stoimy tak, że zarząd ma przedstawić plan właśnie, żeby na ośrodek, żeby był wybudowany i muszą porozmawiać z właścicielem i podjąć decyzję. Tutaj, bo ja też o to samo pytałem się parę tygodni temu, no bo wiadomo, że to jest bardzo ważne dla rozwoju klubu i chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli chcesz robić kolejny krok do przodu, no to jest bardzo ważne. I tu nie chodzi o to, że masz 3-5 boisk trawiastych czy sztuczna murawa, bo to nie o to chodzi, ale no, inni mają, no to tak jak mówiliśmy wcześniej, my też musimy mieć więcej argumentów, żeby przekonywać tych lepszych zawodników, żeby zmotywować tych, których już mamy, żeby inspirować też trenerów do wyższych standardów i tak dalej, także to wiemy, że jest ważne. Ja po prostu zapytałem się w zarządzie na spotkaniu, czy coś robimy z tym, czy po prostu czekamy, no to powiedzieli mi, że pracują nad tym, żeby przedstawić inny plan, no bo na razie czekamy na, tak jak mówiłeś, jedno dofinansowanie dostaliśmy, drugie mieliśmy dostać, nie dostaliśmy, no bo były wybory, wiemy, że polityka i tak dalej, to w to nie będę wchodził, bo nie znam się na polityce, ale klub wie, że to jest ważne. Pytanie teraz, czy będziemy mogli zrobić to, co chcieliśmy. Pewnie będzie trudno bez tego drugiego dofinansowania. Może być opcja innego dofinansowania, nie tak dużego. No tutaj wszystko jest jeszcze otwarte, ale no, taki plus dla mnie, że widzę, że dalej nad tym pracują, czyli no, wiedzą, że to jest ważne. Znaczy, wiesz co, ja nie do końca to rozumiem, bo z jednej strony jeden wniosek został odrzucony, ponieważ nie spełnialiśmy kryteriów formalnych, powiedzmy w taki sposób, a z drugiej strony inny wniosek... Nie do końca, nie. No ale takie było tłumaczenie, tak, że niby spółka nie istnieje odpowiedni okres czasu, przez co wiesz, jak powiedzą ci, że nie ma problemu, bo wiedzą, że to jest to samo, w jednym miejscu przechodzi, w drugim nie, no to wie, że coś jest nie tak, no przecież no właśnie. To wszystko jest sprawdzone, to nie jest tak, że ktoś się po prostu dogadał i tyle, no ja też o to się pytałem i no wiem, że w klubie to było 50 razy sprawdzone, żeby wszystko było ok i stało się jak się stało, że była zmiana władzy, ktoś to nie klepnął wcześniej i druga osoba już no po prostu inaczej chce zarządzać tymi pieniędzmi, tak? Także tutaj no. Okay, tutaj naprawdę uważam, że klub zrobił to, co powinien zrobić, a sytuacja polityczna troszkę nam zrobiła. Ja tylko wspomnę, Adam, że ostatnie dwa pytanka, bo jesteśmy czasowo ograniczeni. To ja tylko właśnie a propos tego wniosku, bo tutaj jest jakieś pole do manewru z tym wnioskiem zaakceptowanym, to znaczy czy możemy na przykład te środki w jakiś sposób przesunąć, czy musimy się trzymać jakichś ram, które tam były opisane w tym wniosku? No z tego co wiem, ale tutaj nie chcę za dużo mówić, bo też jakoś specjalnie się o to nie pytałem, no to te pieniądze były w celu budowy ośrodku, a bez tego drugiego dofinansowania, no to nie możesz tak samo budować ten ośrodek, także to jest właśnie taka sytuacja troszkę dziwna, że masz jakieś pieniądze, ale niewystarczające, żeby zrobić to, co chcesz i musisz teraz troszkę zmienić plan i zobaczyć, czy jesteś w stanie go zrobić, czy nie, bez no to były mniej więcej, ile, 13 milionów, coś takiego, tak? No tam 10 chyba było zaplanowane jakoś, tak? A powiedz mi, a jakie jest twoje podejście do posiadania boiska pod balonem, czy masz to jakieś swoje zdanie, czy to jest rzecz, która byłaby dla nas ważna? Na pewno pomaga. Oczywiście, na pewno pomaga, jakby to było. Też prawda, że ostatnie zimy już nie są takie same, jak były wcześniej, ale no jest to na plus, przepraszam, ale też koszty. No, zdaję sobie sprawę, że to nie są tanie rzeczy.
Ale jeśli ktoś by mi powiedział, Piotrek, chcesz, powiedziałbym tak. Po drugiej stronie miasta właściciel był w stanie postawić balon, więc chyba aż tak duże nie. No nie wiem, nie. Ja powiem może do Piotra, Adam, ale na Łodziance nie ma miejsca na balon, tam nie da rady już wsadzić. Nie, ale mi chodzi o teren, który mamy, tak? Czy na przykład przy okazji tej akademii gdzieś tam rozwijania tego jest jakiś pomysł, żeby ten balon gdzieś tam dorzucić? Bardziej o to mi chodziło, nie o Łodziankę. No na Łodziance po pierwsze to nie jest nasze, po drugie właśnie miejsca mało, bo tam potrzebujesz dużo miejsca na bokach, żeby ten balon zamontować. No tak. A tam, no to szczerze nie wiem, no, czy są plany, żeby to zrobić, czy nie, bo tak jak mówię teraz, to najważniejsze, żeby to powstało. Dobra, tak jak Patryk prosił, zaparkuję, mam jeszcze kilka pytań, to wrócę później. Dzięki wielkie. Dobrze, dzięki. Dziękujemy. Było ciężko? Nie, jest dobrze, Adam, ale mam wrażenie, że on dopiero się rozkręcał też. Adam ma zawsze ciekawe pytania i to nie jest tyle, że moglibyśmy ciągnąć godzinami program. Ja chciałem nawiązać do Hiszpanii, bo w sumie miałem podobną historię, może nie tak mocno piłkarską jak twoje, ale też wyjechałem jako dziecko do Hiszpanii, o czym już rozmawialiśmy. I też miałem okazję zaczynać grać w piłkę na Łodziance. Jeszcze kiedyś tam Widzew trenował, jeszcze na starej Łodziance, o której pewnie zakładam, że nie słyszałeś, ale były takie lata, kiedy te grupy młodzieżowe na Łodziance właśnie trenowały na tak zwanej Saharze. Później miałem okazję trenować piłkę w Hiszpanii, w Canterze Recreativo de Huelva. I jakby ten najstarszy klub w Hiszpanii. Dokładnie. Brożek tam grał. Tak. Był nawet taki moment, że nie pamiętam, który to bram. Borus chyba miał grać, z tego co pamiętam, ale to nie wiem, czy nie były pogłoski. W każdym razie chodzi mi o to, że te największe różnice, które mnie uderzyły, to przede wszystkim to, że wszystko robiło się z piłką. Można było powiedzieć, że z piłką się prawie spało. Mało było przyłożenia do taktyki, tak jak wspomniałeś, do fizyczności, do wybiegania. Raczej wszystko polegało na tym, żeby umieć zrobić z piłką wszystko. I chciałem zapytać, czy właśnie to przełożenie, to zmiana tej mentalności, tej systematyki i przede wszystkim nastawienia na młodych ludzi, na to jakich... Tam ja nie odczułem ciśnienia na to, że trzeba być najlepszym. Wiadomo, że rywalizacja zawsze sama się wytwarza w tym procesie, bo to jest naturalne. Natomiast właśnie u tych podstaw, u tych dzieci 7, 8, 9-latków i tak dalej, to czy jest szansa na to, żeby to w Polsce zmienić, żeby jednak pójść w stronę przede wszystkim operowania piłką, to żeby dla młodego człowieka ta piłka była po prostu tak naturalną rzeczą jak lewa i prawa noga. Czy to raczej nie zmienimy tak samo jak gwiazdozbioru i nie jesteśmy w stanie zmienić tego, ani tej mentalności i czym to jest spowodowane? Czy klimatem, czy po prostu tak już jest u nas, czy widzisz jakiekolwiek szanse, żeby jednak... Nie no, zmienimy, na pewno to idzie zmienić i zmienimy i to się zmienia, bym powiedział, bo w tych większych akademiach no to tak się pracuje, ja przychodzę do Widzewa i praktycznie wszystko jest, albo wszystko z piłką, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo dużo gier, większość to gry, ja nie widziałem jeszcze treningu, szczerze, tak teraz jak myślę, żeby ktoś ustawił 11 chłopa na boisku i przesuwajcie się w prawo i w lewo. No czegoś takiego nie ma, tylko że potrzebujemy, żeby to było masowo zrobione, a nie tylko w profesjonalnych akademiach plus w niektórych fajnych akademiach prywatnych czy nieprofesjonalnych. To potrzebujemy, żeby tego było dużo więcej. I tu nie chodzi tylko o klimat, no wiadomo, że jak masz dobrą pogodę, to każdemu chce się być więcej na ulicy, no to dziecko też chce być więcej na ulicy i grać w piłkę. Jak dorosły, jak jest ciepła, jest dobra pogoda, to też nagle wychodzimy i idziemy na spacer, idziemy na rower czy coś. To ma wpływ, ale to nie jest najważniejsze. No ja też zawsze... Przepraszam, że bo chciałem dodać do tych boisk właśnie przede wszystkim, że chyba zgodzisz się, że to też jest troszkę, w moim mniemaniu to jest taka troszkę fanaberia, że w Polsce nie było gdzie trenować i tak dalej, bo ja na przykład w Hiszpanii, w takiej Sewilli czy w Huelwie nie pamiętam, żeby były jakieś fantastyczne warunki do trenowania piłki, raczej trenowało się na tak zwanych takich boiskach mocno betonowych, tych trawiastych, takich dostępnych, ogólnodostępnych przynajmniej na południu, naprawdę było mało. Ale to też się zmieniło, nie? W ostatnich latach w Hiszpanii było duże dofinansowanie na budowę tych sztucznych boisk, bo na przykład w Polsce to jeszcze sztuczne boiska, tak podchodzimy do tego, jakby to było coś złego, czy nie wiem, czy powód do wstydu, a w Hiszpanii to wszyscy, nie wiem, 95% bym powiedział drużyn gra na sztucznej murawie, bo po prostu łatwiejsze utrzymanie,
Trzeba podlewać, trzeba dbać o to. Wiem, że ktoś powie, jak podlewasz sztuczną murawę, na nią rośnie. Tak, trzeba podlewać, bo ta gumka inaczej, która jest na tych sztucznych murawach, inaczej się zachowuje. Trawa też dłużej po prostu żyje to boisko, jak wyczesasz, jak właśnie będziesz podlewał. Pamiętam, jak byłem na stażu w Akademii Barcelony przez tydzień, to oni tam mieli gościa, greenkeepera, który za każdym razem, jak trener mówił, trenując na sztucznej murawie, jak mówił trener, przerwa teraz, podlej, to przez minutę było podlewanie włączone tam, gdzie mieli trenować, także to jest też ważne, jak dbać o takie boiska, ale wracając do tego, co wcześniej mówiłeś, to też uważam, że no tutaj trenerzy robią robotę, to nie jest tak, że polskie dziecko nie umie grać w piłkę, albo ma mniejszy talent do tego, no ktoś ich trenuje i ja od lat powtarzam to samo i od lat sporo trenerów mnie przez to krytykuje, ale skoro w to wierzę, to dalej, to jeszcze mnie nikt nie przekonał, że jest inaczej. W Hiszpanii różnica jest taka, że trenerzy nie mają ambicji, żeby zarabiać z tego. Tam są bardzo małe pieniądze z tego tak naprawdę. Tam mało kto żyje, praktycznie nikt nie żyje z piłki. Tak? To jest drugi etat. Tak, to jest nawet, ja powiem na przykład, ja trenowałem chyba z 6 lat za darmo w Hiszpanii, no bo chciałem po prostu potrenować, wiedzieć co to, zobaczyć co to jest i tak dalej. I w Hiszpanii jest bardzo dużo trenerów, którzy po prostu robią to jako hobby, jako ich pasja, idziesz, trenujesz. To co to daje, że masz większy spokój w treningu, ty się nie napinasz przede wszystkim na wynik, no bo jak ja to robię, bo chcę, no to nie napinam się, chcę jak najlepiej, chcę pomagać, chcę, żeby mieli frajdę te dzieciaki i naturalnie ci najlepsi rozwijają się, idą do lepszych drużyn i to jest taki naturalny proces, a tutaj no, nie krytykuję, że każdy chce zarabiać, niech każdy zarabia jak najwięcej oczywiście, ale no, przez to mam wrażenie, że trenerzy napinają się na wynik, no bo wiedzą, że jak wygram, to albo zrobię awans, albo będę wyżej, to pójdę do starszego rocznika, albo do lepszego klubu, zarobię trochę więcej, wezmę 2-3 drużyny i będę mógł się z tego utrzymać. No ja przyznam, że ja bym nie potrafił trenować 2-3 drużyny, no bo po jednym treningu, no to trudno się tak samo skupić na drugi, co już w ogóle na trzeci, plus jeszcze mecze i tak dalej, no to nie, ja rozumiem, że każdy próbuje sobie jakoś radzić, ale uważam, że to ma duży wpływ na szkolenie, że właśnie trener chce wygrywać i chce zarabiać jak najwięcej, no fajnie. Uważam, że w profesjonalnych akademiach powinno iść to w tym kierunku. Podoba mi się, jak w Anglii to robi Związek Piłkarski, że są wymagania po prostu dla klubów. Zależy, w jakiej kategorii jesteś, no to słuchaj, ty musisz mieć, powiedzmy, strzelam, 8 trenerów na pełen etat, musisz mieć koordynatora na pełen etat, musisz mieć dyrektora i związek też daje jakieś pieniądze na te stanowiska i potem ty, jak chcesz dać więcej, no to już są twoje pieniądze, ale jak chcesz być w tej kategorii uznanej, nie wiem, a no to musisz mieć tyle osób na pełny etat, tak? I takie pieniądze, no i tak możesz rozwijać, robić rywalizację. I wtedy rozwijać ogólnie piłkę. Także no są dużo rzeczy, ale taka otoczka, bym powiedział, wszystko, co jest koło zawodnika, no jest zupełnie inna. Dlatego mówię, że nie możesz zrobić w kopiuj i wklej, no bo to tak nie działa. Kultura piłkarska jest inna. No w Hiszpanii sam wiesz, że piłka to jest święto. Nie? Piłka to idziesz, obojętnie gdzie idziesz, to jest kościół i jest szkoła i boisko. Nie? No to Tak się do tego podchodzi. Ale tutaj jest inaczej. Co mnie dziwi, widzę, że Zizu chcesz coś powiedzieć, już dopuszczam się do głosu. Co mnie dziwi, to w Polsce nie widzi się już dzieci grających na ulicach, a w Hiszpanii te dzieci grają do późnych nocy, no przynajmniej u mnie tak było. I wiem, że też jest tak do dzisiaj, te dzieci grają do 23, do 24, walą w tą piłkę między blokami. To w Polsce zamarło i ja oczywiście zgadzam się z tym, że infrastruktura bardzo dużo jakby napędza to wszystko, natomiast mam wrażenie, że to nie tylko tutaj jest problem, bo jednak mimo wszystko Włosi też nie mają nie wiadomo jakich warunków, te dzieci też grają po nocach. Mam wrażenie, że właśnie u podstaw to wszystko jakoś leży. Dzisiaj zresztą w Polsce tak naprawdę jeszcze w tych latach, takich późnych lat 90. czy początek 2000, to tak naprawdę życie młodego chłopaka opierało się o obijaniu piłki o mury od rana do wieczora, także
Mam wrażenie, że właśnie tam na tych południowych częściach Europy to dalej istnieje, dalej funkcjonuje, a u nas to tak jakby nagle ktoś kliknął i wyłączył. No jest coś, tak, zgadza się, jest coś w tym, tylko no mówię, no też nie jest tak masowo jak myślimy, wiesz, że wszyscy chcą grać w piłkę i tak dalej, no tam po prostu też więcej dzieciaków gra w piłkę i to też robi różnicę, no jak w jednym miejscu gra 100 tysięcy, a w innym milion, no to jest różnica, masz skąd wybierać. To teraz może ja wchodzę na chwilę do gry. Chciałem się podłączyć do tego, bo też mam w głowie pytania na temat techniki, bo przyznam szczerze, że od lat to jest mój konik i diagnozuję to jako największy problem polskiej piłki. Właśnie brak umiejętności takiej zwykłej techniki użytkowej piłkarzy polskich. Do tej pory zachwycamy się Piotkiem Zielińskim, który jest chyba najlepiej w tej chwili i od bardzo dawna wyszkolonym polskim piłkarzem, jeżeli chodzi o technikę, lewa, prawa noga. Nie widać różnicy. Dlaczego, jak ty w ogóle to diagnozujesz? Dlaczego według ciebie jest tak mało piłkarzy z takimi chociażby podstawowymi umiejętnościami technicznymi w Polsce? Bo pewno kibice często się śmieją, że nasi piłkarze to przeważnie topory i drwale i tak dalej, ale coś jednak w tym jest, że u nas ciężko jest znaleźć piłkarza, który ma swobodne podanie kierunkowe, który potrafi przerzucić piłkę celnie na, nie wiem, 30-40 metrów, któremu ta piłka, kolokwialnie mówiąc, nie przeszkadza w grze. Ja pamiętam doskonale lata 90., sam grałem wtedy w piłkę i mam wrażenie, że wtedy do klubów, do takich akademii jak Widzewa, no wtedy nie było akademii, wiadomo jak to wyglądało, ale wtedy trafiali chłopcy z podwórka, którzy nie mieli problemu z kontrolą piłki i właściwie tylko szlifowani byli w klubach. A dzisiaj mam wrażenie, że chłopiec, który trafia do nawet naszej akademii, to musisz uczyć go podstaw, bo po prostu jest totalnie zielony. No i później wyjeżdżają ci chłopcy młodzi na zachód i przeważnie się odbijają, jakaś tam bardzo wąska grupa robi jakieś tam kariery i jest taki jeden właśnie wspólny mianownik tego wszystkiego, brak techniki. Podobało mi się to, co napisałeś jakiś czas temu na Twitterze właśnie o tej technice. Ja też wychodzę z tego założenia, że czego młody Jasiu się nie nauczy, to Jan nie będzie umiał. I przygotowania fizycznego można zawsze zrobić, przygotowanie fizyczne. Przygotowanie taktyczne można zrobić zawsze, nawet starego piłkarza, a jak się młody nie nauczy techniki, to już niestety później się tego nie nadgoni. Jak ty to diagnozujesz? No tak jak ty, tak to wygląda. Motorykę możesz poprawić, oczywiście szybkość, no to bardzo trudno, tak, ale wytrzymałość w miarę łatwo, szybko możesz to poprawić. Siłę możesz to poprawić, nie możesz chodzić na siłownię jak jesteś dzieciakiem, bo to nie jest nawet zdrowe. Później jak prowadzisz się odpowiednio, to możesz to zrobić. Taktyka, możesz się nauczyć, przecież musisz w piłce młodzieżowej, musisz mieć te podstawy, musisz mieć te dobre nawyki. Ja męczę trenerów już i ostrzegam ich, że ich będę męczył właśnie o technikę i o nawyki. Ja wierzę bardzo w nawyki w szkoleniu, że ty musisz mieć te odpowiednie nawyki i sobie z tym poradzić, bo później taktycznie będziesz w stanie się dostosować do jednego czy do drugiego systemu, bo będziesz wiedział, jak się musisz zachować w danej sytuacji. Także będzie ci dużo, dużo łatwiej. A czemu technicznie, tak jak mówisz, wcześniej przychodzili z podwórka? No bo wcześniej grali dużo więcej. Teraz no rzadko grają, nie? Mówimy, że rzadko grają poza klubem. Jakbyśmy policzyli, no i wszystko jest takie sprofesjonalizowane, że to nie jest tak, że umawiasz się z kumplami i idziesz sobie pograć, tylko ja robię więcej, bo mam trening indywidualny. No ale trening indywidualny to nie jest to samo, niż iść sobie pograć z kumplami. No jak z kumplami idziesz, czy wy kiedyś się, nie wiem, męczyliście się za dzieciaka, jak graliście w piłkę? No ja nie kojarzę. Tak jak mówiłem wcześniej, na wakacjach to mogłem cały dzień grać w piłkę. Cały dzień. I ja nie byłem zmęczony i na następny dzień nie byłem zmęczony, ale w treningu w tym samym wieku byłem zmęczony. Dlaczego? Bo to też inaczej funkcjonujesz, ktoś coś od ciebie wymaga, musisz się dostosować. Tak, nie? A tam masz frajdę, zmęczysz się, to pójdziesz na bramkę albo pójdziesz się po prostu napić, pójdziesz, nie wiem, no nagle powiesz, że ja sobie odpoczywam, ja jestem teraz obrońcą, nie latam wszędzie. No inaczej, nie? I dużo więcej kontaktów z piłką miałeś, także no wiem, że to nie jest takie
fajnie, że posłuchać to, ale ja uważam, że tutaj trenerzy mają najwięcej do powiedzenia. No, no, trenerzy muszą zwracać uwagę w takim razie na takie rzeczy, na technikę od małego. Ja mówiłem też naszym trenerom i w każdym klubie, gdzie jestem, że ja się denerwuję, jak widzę, że zawodnik robi błąd techniczny i trener go nie poprawia. Ja wiem, że trener nie zawsze zobaczy wszystko, albo zobaczy i w danym momencie nie powie, bo nie wiem, bo chce mu powiedzieć później, albo już mu przed chwilą powiedział i tak dalej, ale na przykład jak widzę, każdy mamy swoje obsesje, nie? No to ja mam obsesję na punkcie zewniaka, że jak zewniak jest fajny, wiem, że ktoś mi powie Modric, Quaresma i tak dalej, super, tylko to jest, jak już jesteś na takim poziomie, a na poziomie podstawowym uczmy te najważniejsze rzeczy, czyli przyjęcie kierunkowe, odpowiednią częścią stopy, ale jak widzę i trener też musi wiedzieć, kiedy zawodnik gra zewniakiem, bo chce i to była najlepsza decyzja, albo kiedy gra zewniakiem, bo nie chce zagrać słabszą nogą na przykład. No to jeśli trener nie zwraca na takie rzeczy uwagi, to nie będzie dobrym trenerem w piłce młodzieżowej. Może być dobrym trenerem, nie wiem, w seniorach. Oczywiście, że może być, ale w piłce młodzieżowej trzeba zwracać uwagę na to znowu, bo to są dobre nawyki. I to trzeba pielęgnować, trzeba cały czas mieć to w głowie, że okej, że drużyna jest ważna i tak dalej, ale skupić się na tym, żebyśmy mieli te dobre nawyki, żeby zwracać uwagę na przyjęcie, na podanie, czy jest, tak jak mówiłem wcześniej, silne, mocne, no, odpowiednie, na prawą, na lewą. No, ja tutaj uważam, że to jest rola trenera. Są rzeczy, które bardzo zależy po prostu od zawodnika, no bo nie oszukujmy się, jak ktoś ma talent, no to będzie się rozwijał, a jak ktoś ma mniejszy talent do piłki nożnej, no to obojętnie ile godzin będzie trenował i grał, no to pewnie gwiazdą nie zostanie, nie ma co się oszukiwać. Tak to wygląda, nie wiem, ja zawsze daję ten sam głupi i prosty przykład, że ja mogę chodzić na lekcje, żeby nauczyć się śpiewać, ale raczej koncertów nie będę dawał, no to tak jasne, no wiadomo, że do piłki startują tysiące chłopców, a karierę robi jakiś promil tego. To jest naturalna sprawa. Natomiast no, powiem ci szczerze, że lejesz miód na moje serce, jeżeli mówisz o tej technice i chciałbym, żebyś tam, nie wiem, jakimiś wielkimi literami w tym budynku klubowym na Łodziance, wiesz, wyrył wielki napis technika i jeszcze raz technika, bo to jest podstawa właśnie w szkoleniu młodych chłopców. Zaskoczyłeś mnie jeszcze sztuczną murawą, bo w Polsce jest taka narracja, która mówi o tym, że no nie, sztuczna murawa to kaleczy tych młodych chłopców, w ogóle jest niezdrowa, stawy skokowe, etc., etc. Inaczej, ja wolę, oczywiście każdy chyba woli grać na naturalnej murawie, tak? No to jest, no bo jest lepsza, ale daję słowo, że w Hiszpanii 95% klubów akademii trenuje na sztucznej murawie. Byłem w Realu Madryt, bo zawsze próbuję sobie robić takie jakieś staże tygodniowe. No to tydzień byłem w Realu, no to sztuczna murawa. Tydzień w Barcelonie, sztuczna murawa. W Osasunie jak trenowałem, sztuczna murawa. No oczywiście w pewnym momencie już może juniorzy starsi, powiedzmy, U19, no to już próbują dawać im tą naturalną murawę, ale dlaczego? No bo też muszą się nauczyć tego, no bo w piłce seniorskiej gra się na naturalnej przeważnie, tak? No to, ale jest taki brak kultury sztucznej murawy. No w Hiszpanii jest większy, no bo też pogoda tak jest inna, jest gorąco, ciepło, no to żeby utrzymać takie boisko naturalnej murawy, no to jest drożej po prostu. Na południu nierealne. No, a drogo jest utrzymać sztuczną murawę w dobrym stanie. Ale u nas piacze można powiedzieć podobnie, prawda? No ale u nas jest podobnie, bo nas jest znowu zimno, prawda? I te boiska bardzo szybko nie ma problem. Tak, w zimie masz problem, dlatego to jest nawet tak, jak wcześniej rozmawialiśmy o nowy ośrodek i tak dalej, no to dla mnie plusem jest to, że klub i tak będzie budował boisko dla pierwszego zespołu z podrzewaną murawą, to, że teraz będzie już była wymiana sztucznej murawy na nową, że teraz kolejne boisko naturalne będzie wymieniane na sztuczną, żebyśmy mogli więcej drużyn tam trenować, no to też są inwestycje, które no są ważne, tak, że ktoś mógłby powiedzieć, nie, czekam na ośrodek i tyle, a tak to, no to już jesteśmy przygotowani, żeby to mieć, to też to są plusy, które widać, że ktoś o tym po prostu pomyślał,
Ale jest taki, no ja mówię, mnie śmieszy właśnie, jak rozmawiam o sztucznej murawie i o tym, że trzeba podlewać. To dużo ludzi nie wie o tym, nie? Tak. To, albo w jakich korkach lepiej, żeby dzieci grali na takich boiskach. Nie wiem, w Osasunie mieliśmy zasadę taką, że musisz trenować albo w turfach, te małe takie korki, albo okrągłe korki. Nie wiem, czy kojarzycie, kiedyś były te Adidasy Predator, takie buty, i te korki były długie. I na przykład to jest bardzo złe dla kolan. I wtedy jest większe ryzyko właśnie kontuzji. Ale musisz dobrze wiedzieć, jaki but wybrać. No to też jest jakaś kultura. No i oczywiście te boiska, no wytrzyma ci 8 lat, jak dobrze zadbasz. Jak nie zadbasz, no to wytrzyma ci 4. Jak nie wymienisz, no to jest dramat, nie? Czy ja chciałem zapytać, czy w ogóle jest jakiś pomysł, bo na pewno zakładam, że doskonale wiesz, że latem w Hiszpanii są organizowane, tak jak i dla seniorów, i dla młodzieżowców, te turnieje, takie torneo de verano, gdzie przyjeżdżają powiedzmy 4-5 drużyn i rozgrywają o jakieś tam trofeum lokalnego klubu. Czy jest taki pomysł, żeby te najlepsze grupy młodzieżowe w przyszłości Widzewa oczywiście wysyłać gdzieś właśnie na południe, w celu ogrywania się też z dużo lepszymi drużynami, przede wszystkim technicznie, czy na ten moment jest na to za wcześnie? Ja bym powiedział, że za wcześnie. To jest fajna opcja, o której mówisz, ale tak jeszcze raz, no musimy wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy, bo możemy to potraktować jako wycieczka, no to, ale chyba nie o to chodzi. Jeśli chcemy się rozwijać, to musimy grać na podobnym poziomie, na troszkę lepszym, troszkę gorszym, ale żeby to wszystko się opłacało i też no, za niektóre turnieje rodzice płacą, zależy jaki rocznik i tak dalej, to też trzeba brać pod uwagę. No, jest to ciekawy kierunek, znam, mamy dużo zaproszeń też na turnieje, do nie wiem, Belgia, Holandia, Niemcy, w Polsce, no to po prostu trzeba dobrze wybierać, a tego jest sporo. Ja mam takie pytanie odnośnie tego, właściwie wrócę do początku naszej rozmowy, gdzie mówiłeś, że właściwie ta runda, gdzie przyszedłeś teraz do klubu, to jest taki poligon dla ciebie rozpoznawczy i poszedłeś na zwiady, mówię w terminologii żołnierskiej, zrobiłeś zwiad, zrobiłeś rozpoznanie, wiesz co w trawie piszczy i ruszasz do boju od nowego sezonu ostro. I powiedz mi, jak według ciebie tą akademię widzisz tak globalnie? Bo patrząc na przykład na ten sezon, oczywiście to jest piłka, to jest sport, nikomu nie zabieramy jeszcze możliwości, trzymamy kciuki, ale może tak się zdarzyć, że ta dwójka kolejny raz nie awansuje do trzeciej ligi, co będzie dramatem według mnie naszego klubu, bo już to był trzeci rok z rzędu, gdzie nie możemy się wtoczyć do tej trzeciej ligi. Jest grono doświadczonych piłkarzy. Uważam, że za dużo. Ja w ogóle uważam, że w dwójce powinni grać sami młodzi chłopcy. Oczywiście jakieś doświadczenie jest potrzebne, ale uważam, że tego jest za dużo w naszej dwójce. Centralna Liga Juniorów na chwilę obecną, oczywiście podkreślam, trzymam kciuki, żeby to było inaczej, ale wygląda, że będziemy na minusiku w przyszłym sezonie, czyli dwie nam spadną, jedna nam wejdzie. I jak byś to wszystko ocenił w ogóle na ten moment? To tak, najpierw powiedziałeś o tym przyglądaniu. No tak, ja obserwuję i są rzeczy, które, nie wiem, czy nawet dzisiaj, czy wczoraj mówiłem do kilku osób, do trenerów, mówię, są rzeczy, które w następnym sezonie nie przejdą i chcę, żeby była jasność, że wiem, teraz obserwuję, jestem spokojny, mam cierpliwość, nie chcę się, brzydko mówiąc, troszkę tak przypieprzać do wszystkiego, ale sobie zapisuję i niektóre rzeczy już mówię, żebyście wiedzieli, że w następnym roku to i to nie przejdzie. Standardy będą inne, bo też nie chcę nagle w pierwszy dzień w następnym sezonie, żeby był jeden wielki szok, także też powoli muszę przygotowywać ludzi do tego, co będzie, ale ja, tak jak mówiłem, też cały czas no, poznaję tych ludzi i nie wiem, no, kogoś może myślałem, że to będzie to, a jest troszkę inaczej, kogoś może myślałem, że tutaj mam wątpliwości, a teraz już widzę, że jest dobrze, także uczę się tego wszystkiego. Także to, no, no to jest ważny punkt, co później do wyników. Zgadzam się, rezerwy uważam, że powinny być w trzeciej lidze. Myślę, że to jest ten poziom, na którym powinniśmy rywalizować. Wiem, że w tamtym sezonie był duży pech, my wygrywaliśmy wszystko, inna drużyna też, i na koniec
to oni są wyżej, a nie my w tym sezonie. No w pierwszej rundzie mnie nie było, to nie chcę za bardzo mówić, co się wydarzyło, bo po prostu nie wiem, ale no teraz odkąd jestem, no to i po zmianie trenera, no to wiem, że wyniki są dobre, nie ma co ukrywać, tylko jest strata punktów. No miejmy nadzieję, że będziemy w stanie to zrobić. W klubie wszyscy wierzymy, zawodnicy, trenerzy, że to jest do zrobienia, to jest możliwe. Wiemy, że musimy wszystko wygrywać. I tam jeszcze był wątek co do młodszych lub starszych zawodników. Ja uważam, że powinna to być młoda kadra, ale z pomocą kilku doświadczonych, ale kilku. To, że musi być więcej młodych niż starszych, bo po to są rezerwy, żeby ci młodzi zawodnicy mieli jeszcze doświadczenie przed przejściem do pierwszego zespołu. Tak widzę rolę rezerw i no miejmy nadzieję, że nam to się uda, ale też nie chcę, żeby to była obsesja. To musi być cel, a nie obsesja, bo też znowu dam przykład z Hiszpanii, z Osasuny. Rezerwy miały rekord w Hiszpanii, żeby chyba z 20 lat na tym trzecim poziomie. Nagle spadli, wydawało się w klubie, że będzie jeden wielki dramat, co teraz, za duża różnica, czwarta liga, a pierwsza liga, w sensie ekstraklasa, w Hiszpanii La Liga. Okazało się, że wtedy najwięcej młodych zawodników przychodziło do pierwszego zespołu, bo po prostu mieli taką jakość, także tak, oczywiście lepiej, żeby być w trzeciej lidze, to musi być cel, musimy mieć wymagania. Później cel Jotka, no myślę, że tutaj też musimy brać pod uwagę, ja też się pytałem, bo dla mnie to też jest ciekawe, że tylko raz w historii utrzymaliśmy cel Jotkę, to był trener Łukasz Jączyk, był w kategorii 17, także to też troszkę nam pokazuje, że na tą celiotkę potrzebujemy troszkę więcej, nie wiem, czy to nazwać jakości, czy zrozumieć lepiej ligę, czy może dostosować się do wymagań, no bo chcemy grać fajnie w piłkę, to mi się bardzo podoba, jaki jest pomysł w ogóle na to, jak mamy grać, to było też bardzo ważne, dlaczego zdecydowałem się, no bo podobna wizja, ale są też momenty, w których pewnie nie możemy grać to, co chcemy, no bo jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, no to ten, kiedy bardziej ruszyła akademia, no to też musimy brać pod uwagę, od kiedy zaczął się scouting, tak już na poważnie można powiedzieć, ten poziom drużyn za każdym razem jest lepszy. Na to mi też zwracają uwagę trenerzy i wszyscy w klubie, że na to trzeba troszkę poczekać. Także mam nadzieję, że będzie lepiej. Mamy U15 w następnym sezonie w Celiotce. Walczymy teraz w U17 o awans do Celiotki, gdzie musimy wygrać ligę i potem są baraże. Także miejmy nadzieję, że nam to się uda. No bo tak jak mówiłem, ja uważam, że musimy mieć te celiotki. Widzę, powinien mieć rezerwy w trzeciej lidze, powinniśmy mieć celiotkę 19, 17, 15. Nawet na spotkaniu z trenerami, też z zarządem powiedziałem, że będę uważał, że zrobiliśmy krok do przodu jako akademia, że się rozwijamy, jeśli przez kilka lat będziemy w stanie regularnie grać w tych celiotkach. No to będzie taki znak, że idziemy do przodu. Tak, no bo to musi być ta powtarzalność, o której mówisz, a nie, że raz jesteśmy, potem spadamy, wydaje się, że to jest przypadek, że czekasz, czy masz dobrze, czy gorszy rocznik. To jeśli będziemy w stanie to powtarzać, to znaczy, że jest lepiej. A jeszcze się dopytam, jedno jeszcze takie pytanie, bo czy ty jesteś bardziej zwolennikiem tego, żeby ci młodzi, najzdolniejsi chłopcy grali maksymalnie jak najwyżej, ale jednak z seniorami, czy jesteś właśnie zwolennikiem bardziej tych celiotek, bo na przykład tutaj nasz sąsiad za Miedzą ma dwie drużyny rezerw, pewnie jak dobrze wiesz, i oni, mam wrażenie, bardziej stawiają na tą grę z seniorami. My bardziej poszliśmy, mam wrażenie, w te celiotki. Jakie jest twoja opinia na ten temat? Zależy, kto to potrzebuje. Jeden zawodnik będzie potrzebował już wcześniej być w seniorach, jeden będzie potrzebował praktycznie nie być w rezerwach i przejść szybko do jedynki, inny będzie potrzebował więcej czasu, to te celiotki przydadzą mu się w sam raz. I ja na przykład wychowałem się, bo widzę, że w Polsce bardziej, żeby szybciej w seniorkę. Ja się wychowałem znowu, że nie ma po co tak szybko iść w seniorkę.
że jak możesz grać na fajnym poziomie jeszcze w piłce młodzieżowej, to graj, bo na seniorkę będziesz miał całe życie, tak, żeby grać. No, tylko jeśli ta liga młodzieżowa, piłka młodzieżowa już jest za łatwa, powiedzmy, no to idź w seniorkę. To dużo zależy od każdego, no indywidualne podejście do tego trzeba mieć, ale no ja mam wrażenie takie, że nieraz za szybko. A ja wolę i uważam, że jest lepiej iść troszkę później niż za szybko, bo pójdziesz za szybko, okaże się właśnie, że za szybko, nie byłeś gotowy, musisz się odkręcać bardzo długo. Widziałem takie przypadki, tak samo jak są przesunięcia w górę. To nie znaczy, że jak ktoś gra w starszej kategorii wiekowej, to że ma więcej szans na to, że będzie piłkarzem albo szybciej będzie piłkarzem. Nie o to chodzi. Ja wierzę, że ktoś powinien grać w starszej kategorii, jeśli swoja kategoria jest po prostu niewystarczająca dla niego. Jeśli on potrzebuje większe wyzwanie, no to wtedy proszę bardzo, próbuj wyżej, ale jak pójdziesz za szybko, no to już niestety widziałem za dużo przypadków, gdzie zawodnik idzie do klubu, bo mu powiedzieli, żeby go przekonać, powiedzieli mu, że będziesz w starszym roczniku. Okazuje się, że nie jest gotowy na ten starszy rocznik, potem musi, powiedzmy, wracać do swojego rocznika, stracił pewność siebie, nie zna kolegów, no bo był w innej drużynie i to trwa z pół roku, zanim on znowu wróci na swój odpowiedni poziom i musi mieć cierpliwość, wiadomo, że tak to wygląda, także tutaj ja mam takie podejście, że wolę ciut za późno niż za szybko, bo widzę, że jest więcej problemów, jak za szybko gdzieś pójdziesz wyżej. Także no, podejście indywidualne oczywiście. Myślę, że ta celiotka U19 jest bardzo fajna, masz fajny poziom, aczkolwiek za mało drużyn chce grać w piłkę. I to trzeba sobie powiedzieć, że za mało drużyn chce grać w piłkę, za dużo drużyn no wiedzą, że nie mają wysoki poziom, no to grają troszkę po seniorsku właśnie, że konterka, dobrze ustawieni z tyłu i... Wynik determinuje wszystko, prawda? Trochę szkoda, no ale każdy niech robi to, co uważa. My wiemy, jak chcemy grać, wiemy też właśnie, że nieraz będziemy musieli się dostosować, bo nie zawsze możesz grać tak, jak chcesz, ale jeszcze raz, te nawyki muszą być jasne. Czy ja mogę jeszcze chwilkę? Jest 21:35, więc po ostatnim pytaniu od każdego i powoli będziemy kończyć. Także Adam, dawaj. No tak, jedno pytanie, bo było kilka wątków, które poruszyliście, o których chciałem porozmawiać, no ale trudno, dobra, to na kiedy indziej. Ostatnie pytanie. Mam ich jeszcze dużo, no ale dobra, trudno. No właśnie, musisz dobrze wybrać, to co? Tak, to była presja na mnie, a teraz ty. Czy uważasz, że mamy najlepszą akademię w województwie łódzkim? Nie, możesz mieć drugie pytanie, bo nie jestem w stanie ci powiedzieć. To damy ci, tak, bo nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo wiesz co, ja nigdy nie powiem, że ktoś ma najlepszą akademię, bo nikt do końca nie wie, co robią w danej akademii, możesz robić inaczej, możesz mieć innych zawodników, ja mogę pracować super, a nie dawać, a tak naprawdę w pierwszym zespole nie dają szans. Ja mogę pracować słabo, ale mam dobry scouting i dwóch, trzech zawodników zawsze i wydaje się, że pracuję bardzo dobrze. Także tutaj byśmy musieli naprawdę poznać. Nie interesuje, nie chcę się porównywać z kimś, ja chcę, żebyśmy robili dobrą robotę i wtedy jestem 100% przekonany, że będzie dobrze, że będzie lepiej, że będziemy tam, gdzie powinniśmy być. Gdzie Widzew, uważam, powinien być w skali Polski. Widzew powinien być, taki klub powinien mieć też dobrą akademię, bo pamiętajmy, że jeśli chcemy się rozwijać, to musimy iść w szkolenie, no bo dużo więcej polu do manewru nie ma, także w to po prostu wierzę. No ja właśnie może powiem, dlaczego to pytanie zadałem, bo właśnie jeśli spojrzeć na wyniki tych roczników juniorskich, no to trzeba przyznać, że tak, mamy najlepszą akademię, bo mamy dwa roczniki w CLJC pewnie w następnym roku też, więc pod tym kątem na pewno tak, ale jak widać, niektóre kluby właśnie to, co wspomniał Zizu, idą bardziej w to, żeby mieć więcej zespołów seniorskich, ale na troszkę niższych szczeblach, ale żeby tam ogrywać tych młodych graczy, więc idą w tym troszkę innym kierunku. Dlatego właśnie też chciałem sprawdzić, jakie jest twoje podejście, ale dobra, okej, dzięki bardzo za to pytanie, za tą odpowiedź. To może jeszcze ostatnie, tak na szybko, pytanie, czy rekomendowałeś może już jakichś graczy? Czy masz jakieś rozeznanie w rynku, czy są jakieś gracze młodzi, których chciałbyś tutaj do Akademii ściągnąć?
Tak, tak, podrzucałem kilka tematów, też są, po prostu dostaję telefony od niektórych osób, którzy mówią, no, że skoro tam jesteś, to fajnie, jakbyście może sprawdzili tego zawodnika czy tego, bo mam zaufanie, że tam będzie dobrze, także tak, ale to myślę, że to akurat nie, że ja jakoś robię coś specjalnego, tylko to jest w miarę naturalne. Dla mnie fajnie, że ktoś chce, no, że dzwoni, no bo albo jesteś, to myślę, że tam będzie fajne miejsce do rozwoju. To nie ukrywam, że dla mnie to jest bardzo fajna sprawa. To może ostatnie, tak bardzo króciutko już. Chodzi mi o bramkarzy. Czyli przed chwilą ostatnie nie było ostatnie. Pozwolili nie przerwać. Ale wiesz co, też mi chodzi o podejście do bramkarzy w akademii, bo jest to taki temat, który powiedziałbym, że często jest zaniedbywany, często jest gdzieś tak trzymany w jakichś takich standardowych ryzach. Ja osobiście mam takie podejście, że dobrzy bramkarze to są tacy, którzy trenują kilka różnych dyscyplin, tą sprawność właśnie uzyskują dzięki temu, że nie tylko skupiają się na piłce nożnej, tylko właśnie trenują inne sporty typu, nie wiem, judo, siatkówka, koszykówka i tym podobne. I pytanie, czy jest jakaś myśl co do tego, bądź jakieś takie podejście, żeby właśnie co do podchodzić troszkę inaczej co do zwiększania sprawności właśnie jeśli chodzi o bramkarzy, no bo u nich akurat ta sprawność jest no często dość kluczowa. Czy ja bym to nie zamykał do bramkarzy, tylko ogólnie? Nie chciałbym tak, ale właśnie u bramkarzy jest to bardzo pomocne. Zgadzam się, na przykład Lewandowski tą sprawność ma dzięki temu, że z ojcem trenował judo, tak? Więc zgadza tak. się. W Hiszpanii dużo dzieciaków trenuje właśnie judo, karate. No właśnie. To jest coś bardzo fajne. My tutaj rozmawiamy w akademii, żeby były zapasy, bo też są lekcje czy tam treningi boksu, ale to jest troszkę inna dyscyplina i na przykład takie judo czy karate to uczycie koordynacji, no właśnie, nawet uczycie jak spadać na podłogę i tak dalej. To jest bardzo ważne. Mamy też na następny sezon, tak będzie, że czwartki to będą troszkę inne dni. Te starsi zawodnicy będą mieli starsze roczniki, powiedzmy lepiej może, to będą mieli też treningi formacyjne, indywidualne, a młodsi będą mieli inne sporty. Ja chciałbym, żebyśmy byli w stanie jako akademia mieć tak, że w te czwartki, powiedzmy 14, 13, 12, 15, nie wiem, mamy na Łodziance fajne boisko koszykówki, no to wykorzystać to, grać w koszykówkę. Możemy sobie grać właśnie, jeśli możemy, jakieś lekcje zapasów, możemy nawet frisbee, możemy różne rzeczy robić, inne sporty, żeby pracować nad innymi bodźcami, na przykład żeby to nie była tak jak w piłce koordynacja oko-noga, tylko żeby to była koordynacja oko-ręka. To już inaczej się rozwijasz, inny bodziec, no zgadza się z tym. Ja niejednemu zawodnikowi na przykład poleciłem lekcję tańca. To też mi przypomniało. Po pierwsze, przyda się w przyszłości, jak gdzieś tam ruszy na miasto, ale też przede wszystkim no to rozwija koordynację, a to jest bardzo ważne. Nawet ostatnio o tym rozmawiałem z Wiktorem Wróblem na temat właśnie motoryki, że ta koordynacja w tych najmłodszych rocznikach jest kluczowa i musimy o to dbać, bo nad tym można tam pracować. Technika biegu, technika jak wyskoku, technika opadania, technika właśnie różna koordynacja. To jest po prostu bardzo ważne, a niestety wiemy, że w szkole nie do końca to wygląda. Tak, dużo razy dobrze, pół żartem wtrącę, że też nie wiem, czy słyszałeś o sekcji Quidditcha, która ćwiczy na tym, na Małachowskiego. Nie. Kto to wrócił, jak kiedyś prezes tak? właśnie mówił o tym, że nasza akademia nie miała gdzie trenować, bo sekcja Quidditcha trenowała na tym, na Małachowskiego. O, i to jest. Widzisz, człowiek zawsze słyszy czegoś nowego. Tak. Dobra, kończę już. Dzięki wielkie, super. Dzięki. Cześć. Dziękujemy, Adam, za masę ciekawych pytań. Ode mnie też jedno pytanie. Twoja opinia na temat Kamila Cybulskiego i takie luźne na koniec. To kto zostanie mistrzem Europy i dlaczego to będzie La Furia Roja? Na temat Cybula to przede wszystkim fajna sprawa, że on teraz wchodzi do drużyny i jest jednym z najlepszych zawodników. Takie mam wrażenie, że w ostatnich spotkaniach to jeśli kibice kogoś wyróżnią, to pewnie on jest w tym gronie. Nawet podobało mi się, że już z meczem z Lechem to troszkę
odważnie grał, ale no nie znam go znowu, nie znam go na tyle, żeby coś konkretnego powiedzieć na jego temat. Dla mnie bardzo fajne, że jest chłopak, który spędził 3-4 lata w akademii i teraz chodzi do pierwszego zespołu i idzie mu dobrze, także, bo to też jest bardzo ważne, żeby zawodnicy z akademii widzieli, że można, że to jest do zrobienia, także tutaj fajnie. Nawet kiedy w ten poniedziałek, nie, w poprzedni poniedziałek, czy w ten, już nie pamiętam, chyba w ten poniedziałek był też trener Myśliwiec w akademii, zaprosiłem go do nas do akademii, żeby porozmawiał z trenerami, żebyśmy wiedzieli też, co dla niego jest ważne, na co on zwraca uwagę, bo uważam, że takie rzeczy też pomagają, żeby zrozumieć trenera pierwszego zespołu, bo na koniec on jest kluczowy w tej układance, także bardzo fajnie, że przyszedł też Karol, jego asystent i nam pokazali, jak oni pracują, co wierzą, na co zwracają uwagę, także to też bardzo fajna sprawa. A co do Mistrzostw Europy? La Furia Roja, no jeśli nie może wygrać Polska, może wygramy, nie? Ale no, chciałbym, żeby Hiszpania, ale Francja ma niesamowitą pakę i dla mnie Portugalia. Portugalia, miałem okazję komentować parę meczów w Portugalii i oni naprawdę mają mega mocną kadrę, skład i też fajnego trenera. No to tu się, Piotrze, zgadzamy, ale leble. Także z tym się zgadzamy. Ja mam może takie już końcowe pytanie. Trochę się nam to przeciągnęło, ten Red Room dzisiejszy z tobą, ale jesteś bardzo, bardzo ciekawym rozmówcą, bardzo ciekawym gościem. Mam wrażenie, że tylko prześliznęliśmy się przez tą rozmowę i już mogę oficjalnie zaprosić cię po raz drugi do Red Roomu. Mam nadzieję, że za jakiś czas w tym sezonie będziesz znowu naszym gościem, bo pewno będzie o czym gadać. Nie poruszyliśmy jeszcze masę tematów, które byśmy mogli poruszyć. Natomiast ja mam takie pytanie do ciebie, takie słodko-gorzkie już na koniec, już nie odnośnie samego Widzewa. Tata bardzo rozczarowany, że nie udało się tych pucharów zrobić. No chciał bardzo, tak powiem. Zależało, szkoda. Bardzo wiedział, że to jest okazja, no może to jest ta okazja po prostu. Tak, tak, muszę powiedzieć, że no my jako kibice Widzewa nie żyjemy dobrze z kibicami Górnika, ale twojemu tacie zawsze bardzo kibicowałem, pamiętam go jeszcze z boiska, to był fenomenalny piłkarz i mam wrażenie właśnie to, o czym rozmawialiśmy, o technice, tak? To cechowało na przykład twojego tatę, to kiedyś było zdecydowanie więcej tych piłkarzy o bardzo dobrych umiejętnościach technicznych niż jest dzisiaj i miejmy nadzieję, że tutaj nam w Widzewie wychowasz takich chłopaków. Szczerze, z ręką na sercu, bardzo się cieszę, że dołączyłeś tutaj do naszej widzewskiej rodziny i jak słyszę te twoje tutaj przemowy o technice i tak dalej, to tak jak już podkreślałem wcześniej, to jest miód na moje serce i trzymam mocno kciuki za to, żebyś w tej naszej akademii pracował jak najdłużej, żebyś tutaj nam wyszkolił nowych smolarków, bońków, citków i tak dalej. No wszystkiego dobrego i zapraszamy cię ponownie, pewno za parę miesięcy odezwiemy się znowu. Dzięki, bardzo wam dziękuję, na pewno w następnym sezonie sobie porozmawiamy. Ja tak na koniec, no naprawdę dla mnie to jest mega, mega wyzwanie, widzę w ten projekt, no po prostu no jaram się tym, że mogę tutaj coś fajnego zrobić, bo wierzę, że można coś zrobić, wiem jakie mamy elementy do poprawy, jakie ograniczenia też, no bo nie ma co się oszukiwać, są, ale też jest duży potencjał, rozmawiam z trenerami i mam wrażenie też takie, że oni też są otwarci na to, żeby zobaczyć coś nowego, żeby się rozwijać. No naprawdę mam nadzieję i wierzę, że będzie dobrze. Ja jedynie mogę się podpisać pod tym, co powiedział Zizu i jednocześnie dodać, że z racji tego, że ta historia jest ciutkę podobna, ta Hiszpania, więc myślę, że nie mógł się trafić lepszy człowiek na tym miejscu, na którym jesteś ty na ten moment i mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Życzę ci ze swojej strony bardzo dużo sukcesów i przede wszystkim zdrówka i tak, żeby to się ułożyło po twojemu i przede wszystkim też dobrze dla Widzewa. Pozdrawiamy, dziękujemy za... Dzięki jeszcze raz. Tak za słodko na koniec, nie? To może potrzebuję pytanie od Adama, żeby mi coś nie odwaliło, ale... Adam już ale będzie okazja jeszcze pewnie. Raz, także...
Dobrze, dobrze, będę gotowy. Dobrze, dziękuję. Dzięki wszystkim. Dzięki. Dzięki, cześć. Cześć, cześć. To jeszcze może na koniec, bo zabije mnie Radek ze Skierek. Pewno wszyscy wiecie doskonale, że 1 czerwca jest Widzewski Dzień Dziecka. Na obiektach HKS-u łódzkiego wszystkich serdecznie zapraszamy, ale fanklub Skierniewice robi też swoją imprezę 8 czerwca na obiektach w Skierkach, także jeżeli będziecie mieli mało, a pewno widzewskie wariaty będą miały mało, to zapraszamy wszystkich do Skierniewic. Także Radek, powiedziałem, zapraszamy wszystkich do Skierek 8 czerwca na że tak powiem, dogrywkę Dnia Dziecka po 1 czerwca na HKS-ie. Dokładnie, podpisujemy się pod tym. Do usłyszenia, do następnego razu. W weekend czeka nas ostatnia kolejka, także do Widzewa i powoli zaczynamy się przygotowywać do następnego sezonu z Widzewem w Ekstraklasie. Dobrych wieczorów.